<laughs> mamy nasz materiał testowy. Grafika, którą pewnie robiłem pół godziny, wam pokażę ją tak na szybko, stricte tak to wygląda w praktyce, mamy konkretne te plecionki zbite w jedną całość, bo tak jak widzicie to powiększenie było za duże. Witajcie moi kochani, dzisiaj tak bardziej w studio. Dawno nie mieliśmy takiego filmu środowego z nadwody, gdzie rzucamy wam film ze studia. Czemu ze studia? Ponieważ czas na to, żeby sprawdzić te plecionki 006, czy one faktycznie mają 006. No, i tutaj od razu na wstępie chciałbym podziękować firmie Conger, która jako jedyna przysłała do nas paczkę ze swoimi. Plecionkami, i powiedzieli też, że się nie boją tej konfrontacji i że chcą w niej wziąć udział. Natomiast, no żeby nie było tak monotematycznie, to oczywiście bryknąłem się do sklepu. Macie teraz w tle przybitki, jak to wyglądało w praktyce. Bryknąłem się do sklepu, gdzie wziąłem, ucięłem po mniej więcej 10-15 cm z różnych plecionek, wszystkie z 006 różnych film, żeby mieć no, jakiś taki materiał do ba. Badań. a jak będziemy badać? Zobaczcie, mamy nasz mikroskop, który notabene w zupełności wystarczy. Zobaczmy, bo tutaj kamerka jest, co on teraz widzi. Tak wygląda kreska włosowa wydrukowana na drukarce laserowej. Tutaj mamy to. Tą literkę O, no i to O, które tutaj mamy po lewej stronie, ma uwaga, uwaga, 0,1 mm. No i oczywiście nie będzie tak łatwo tego to, 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 to zmierzyć, sprawdzić, ale myślę, że jeżeli sobie zobaczcie tutaj mamy widok na stół, jeżeli sobie zrobimy coś takiego, że poukładam te plecionki jedna obok drugiej, bardzo gęsto, w zasadzie jedna przy drugiej to w tym momencie będziemy w stanie przeglądając te plecionki pod mikroskopem, będziemy w stanie zobaczyć, która jest cieńsza, która jest grubsza no i gdzieś tam tą referencyjną znaleźć, tą, która ma właśnie 0,06 mm. Żeby to zrobić, bo to też nie jest takie proste, słuchajcie, bo przy tak drobnych, małych, okrągłych plecionkach, które dodatkowo są miękkie, no to jeżeli my ją tak, widzicie, Przyjedziemy palcem, to w tym momencie ona się nam zrobi taka jajowata, i się zrobi nam grubsza, czego nie chcemy. No więc wymyśliłem taki myk. Zobaczcie, rzucę wam jeszcze raz ten stół. Jak mamy te polecianki, z jednej i z drugiej strony przykleję po prostu taśmę, taśmę dwustronną. I te plecionki będą tutaj się kleić do taśmy, a tutaj będą sobie spoczywać właśnie na takim papierku i ja tej części nie będę ruszał. Czyli tak jak wyciągnę to za chwilę z opakowania, po prostu tutaj przykleję, tu przykleję, tu przykleję, tu przykleję, tu przykleję, tu przykleję. i mam nadzieję, że uda mi się to w jakiś sposób tak opisać, żeby to miało po prostu ręce i nogi. Uff, no od razu Wam powiem, że to nie koniec. Oczywiście spotykamy się w niedzielę na debacie, gdzie sobie to bardzo dokładnie jeszcze raz omówimy, jeszcze raz weźmiemy to pod mikroskop. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, piszcie tutaj w komentarzach. No i na niedzielnej debacie o godzinie 20.00 które od czterech lat prowadzimy te debaty. Sprawdzimy sobie bardzo dokładnie, co i jak. Jeżeli będziecie mieli jakieś zastrzeżenia, to ten sam materiał testowy, który za chwilę stworzymy, będziemy omawiać na debacie o 20 w niedzielę. OK, zobaczcie, przygotowałem taśmę, na którą będziemy za chwilę przyklejać te nasze plecionki, ale też trzeba powiedzieć jedną rzecz, że jeżeli chodzi o kongera, to ja łowiłem w zeszłym roku bardzo mocno na tego typu plecionki od Kongera. Słuchajcie, to jest 006 właśnie. Cała seria Ultra Light została wykonana na tych plecionkach, i muszę powiedzieć, że jestem w głębokim szoku, jak one dobrze trzymają na węźle. Niestety tych plecionek. Nie dostaliśmy od Kongera w tym roku, natomiast Konger, jak usłyszał, że będziemy pod mikroskop to kłaść, to przysłał do nas 12-splotową plecioneczkę. Także będziemy mogli sobie, że tak powiem, na debacie zobaczyć też porównanie, jak wygląda. 4-splotowa, pleciona, jak 8 a jak zobaczcie 12 osplotowa. Dzięki wielkie Konger. Zaczynamy przyklejać te plecioneczki. No i oczywiście trzeba tak to zrobić, żeby zachować też ee, no to żeby nie pomylić, nie, która firma jest która. Dlatego przerzucam wam obraz na stół i zobaczcie, każda plecionka, którą mamy ze sklepu jest dokładnie opisana. E, ta jest Dragona e, HM8X, czyli 8 osplotowa 006. Zobaczcie tak, to wygląda w praktyce, więc spróbujemy może ją po prostu przykleić. O. Tak jak mówiłem, przyklejamy tu, przyklejamy tu, nie dotykając zobaczcie, tego środka. I tak będziemy robić wszystko, tylko żeby nam się to tutaj nie pomieszało. Ja z boku będę pisał konkretnie tą wartość, bo za chwilę będzie mi Dobra, mamy 6 plecionek. No i wygląda to ok. Natomiast no, przysłali nam jeszcze dodatkowo troszeczkę plecionek firma Conger. Mówiłem Wam na samym początku. Mamy 004 4 z Mamy 014 12 splotową. I 0048 splotową także te plecionki. Jeżeli będziecie chcieli, napiszcie w komentarzu, dajcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie jeszcze więcej takich filmików, to zobaczymy. Zrobimy to w, innej, w innym filmie, bo ten się zrobi chyba strasznie długaśny. Oprócz tego, jeżeli chodzi o 006, bo przypomnę, dzisiaj badamy tylko 006, no to niech no zerknę, to ta odpada, bo jest 008. Natomiast ośmiosplotowa może być naprawdę zarąbista. Nie sprawdzamy dzisiaj wytrzymałości na węźle, tylko sprawdzamy, jak ogólnie ona wygląda pod mikroskopem, nie? No i mamy jeszcze, zobaczcie, od kongera dwie plecioneczki. Może lepiej pokażę pod kamerą. Na stole zobaczcie, mamy dwie plecioneczki. Są to plecionki 006. Ośmiosplotowa. Jeżeli chodzi o wytrzymałość, jest w zasadzie identyczna. Tutaj jest bardzo porównywalna, obie są 006. Porównamy je pod mikroskopem, zobaczymy, czy one się naprawdę jakoś mocno różnią. Nie, ta czwóreczka, ósemeczka może być ciekawie. Chyba dobrze wyszło. Teraz trzeba by było się zastanowić, jak przenieść tą część pod mikroskop żeby nam się nic nie przesunęło. Zobaczę jeszcze co i jak, czy tutaj na pewno wszystko jest w dobrej kolejności, jeżeli będzie w dobrej kolejności, a wy macie też wgląd do tego, bo macie time to będziemy yy, dotestować. To jest jedna rzecz, druga rzecz w sklepie, jak pewnie dobrze zauważyliście, mam jeszcze yy, 008 i mam Kongera yy, 003 plecionkę. I tam gdzieś jeszcze coś, coś też ciekawego jeszcze było, więc chyba zapowiada się, że będzie jeszcze kolejne, kolejne tego typu filmiki powstaną. Oprócz tego mam też jeszcze, dostałem od Kungera do sprawdzenia e, haczyki. Nie za bardzo wiem jak je pokazać pod mikroskopem, jak je sprawdzić pod mikroskopem, porównać pod mikroskopem. Kunger e, nie bał się rzucić też te haczyki. Mówi, że są tak za... Ostre, że warto byłoby je pokazać też pod mikroskopem? Nie wiem. Natomiast to jest na kolejny odcinek treść, nie? Uuuu! Yeah! <laughs> Dobra, słuchajcie, mamy nasz materiał testowy. Napiszcie w komentarzu, jak to się dokładnie nazywa, nie? Bo to powinno być na takim szkiełku. Gdzieś tutaj Filip dał mi to szkiełko. O takie szkiełko. Zresztą, chyba to nawet położymy na to szkiełko. Natomiast normalnie to te preparaty, chyba to się tak nazywa się robi na takim podwójnym szkiełku. Natomiast my tego nie możemy zrobić, bo jak przyciśniemy to, no to te nasze plecionki mogą się zgnieść. Więc sobie to po prostu coś takiego kładziemy pod mikroskop. Jakby trzeba było zobaczyć, wiecie, która plecionka jest która, to oprócz tego, że mamy kolor, nie? To jeszcze zobaczcie, mamy tutaj cały czas to nam zostało. Więc jesteśmy w stanie w tym momencie sprawdzić, która plecionka jest która. Co jest istotne, żebyśmy po prostu tak po ludzku nie pomylili jednej plecionki z drugą, nie? bo tego nie chcemy przecież. Kulminacyjna chwila przełączę Wam widok na mikroskop. Spróbujmy zlokalizować najpierw te nasze plecioneczki. Koniec naszej karteczki. Jest pierwsza pleciona. Lecimy z ostrością. Myślę, że taka ostrość nam wystarczy. To jest najmniejsze powiększenie, które jesteśmy w stanie zrobić tym mikroskopem. Tu mamy dragona, pierwszą plecioneczkę. Zobaczcie, bardzo ładnie. Zresztą tak jak mamy, zobaczcie na tym stole też widać, że ta pierwsza dragonowska jest tego koloru. Dlatego tutaj też pod mikroskopem fajnie to widać. Dobra, ale. Zobaczcie na tą drugą plecionę, która e, no, jest taka dosyć poszarpana. Pomimo tego, że bardzo starałem się, żeby to wszystko naprawdę było maksymalnie transparentnie zrobione. E, no, wygląda, no, no, powiem szczerze, gorzej. nie? Lecimy z trzecią, Shimano. Shimano jest nieco, zobaczcie, grubsza niż ta dragonowska. E, taka e, jakby m, no, mniej zbita, można nawet powiedzieć. E, czwarta mamy Power Pro i ta jest rewelacyjna, zobaczcie jak ona jest mocno zbita, ona wręcz wygląda jak żyłka. E, kolejna to jest kongerowska, no tu jestem w szoku, aż się cofnę, zobaczcie, zobaczcie tę dragonowską, a tą kongerowską. E, tu mamy kongerowską, kongerowska jest chyba cieńsza nawet, to jest ta kongerowska, którą ja mówiłem w zeszłym roku na Ultralighta. Którą zachwalam, bo nawet na węźle bardzo mocno trzyma. Potem mamy dajwę no, z grubsza, nie widzimy, dajwa jest grubsza. No i potem mamy te kongerowskie dwie, i tutaj tak dla porównania, zobaczcie, ta pierwsza, która jest na dole w tym momencie, to jest ośmiosplotowa, a u góry mamy czterosplotową. No dobra, to teraz tak na szybko grafika, którą pewnie robiłem pół godziny, wam pokażę ją tak na szybko, stryk. Tak to wygląda w praktyce. Mamy konkretne te plecionki, zbite w jedną całość, bo tak jak widzicie, to powiększenie było za duże. Także tutaj mamy to zrobione w postprodukcji w programie graficznym, żeby wszystko ładnie by wyglądało. No i teraz mamy to porównanie, która jest według Was najlepsza. Piszcie w komentarzach, a my się oczywiście widzimy na debacie. Masa nagród do wygrania, zobaczcie. O! Kiedyś mi się to zbije. To jest do wygrania na debacie w niedzielę. Teraz tej, co będzie. To będzie do wygrania w debacie za parę miesięcy? Nie wiem. Nie wiem. Natomiast na pewno będą vouchery na darmowe starty w zawodach, bo to Dominik Stobe funduje zawodnik Władek Team na zawody Władko Timowe. Zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału. Bądźcie z nami i łówmy razem przepiękne rybki w Morzu Bałtyckim. Naszym Morzu Bałtyckim. Trzymajcie się. Na razie. Cześć!